Oszuści działający metodą na wnuczka wciąż groźni. Jak działają? Znają imię np. wnuka, bratanka, siostrzenicy, ale często tak prowadzą rozmowę, że ofiara nieświadomie sama udziela informacji, np. podając imię owego krewnego oraz bezwiednie przekazując informacje związane z rodziną. Częstym pretekstem do wyłudzenia gotówki od osoby starszej jest uczestniczenie w wypadku drogowym, gdzie pilnie trzeba zapłacić za odszkodowanie, bądź trafiająca się znakomita okazja dokonania jakiejś transakcji, np. kupna samochodu, wpłacenia zaliczki na mieszkanie. Pożyczkę starsze osoby mają przekazać na wskazane konto lub zgłasza się po nie fikcyjny znajomy wnuczka. Próby oszustw miały ostatnio miejsce także w Tczewie. Przyszła koleżanka, pijemy kawkę, co? Dzwoni telefon stacjonarny. Ja wstałem, poszłem odebrać. Słyszę jakiś płacz. Niby córka, tata. No, myślał, że żart czy coś. I wołam żonę, jest to chyba dla ciebie telefon. Żona wstała i dalej zaczynała rozmawiać. Mąż podał mi telefon, słyszę, płacze córka, że siedzi i będzie 8 lat siedzieć, jeśli nie płacimy 50 tysięcy. A ja mówię, my nie mamy pieniędzy. To 25. Ja mówię, ona ma męża, a córka się odzywa, już mąż siedzi też ze mną w piwnicy. A ja mówię, dobrze, jeśli siedzi, my jedziemy zaraz na policję. I już nie czekałam końca, tylko wsiedliśmy prędko, mówię, za pół godziny jesteśmy na policji. Więc zgłosiłam się do policji i chciałam zobaczyć córkę, żeby ją nie krzywdzili, bo powiedział, tylko pół godziny. I ta Niemka, a ja mówię, w jaki sposób ona coś zasłużyła, uszkodziła bardzo drogi niemiecki samochód. Przez nią wypadek, Niemka jest potłuczona, ale wszystko Niemiec daruje, gdy wpłacimy pieniądze. Nie mamy pieniędzy, ona ma męża i niech mąż reguluje. Mąż siedzi. Ja stałem obok i słyszę, sumy jakieś 50 tysięcy. Tak przez ten, bo nie był nagłaśniany telefon, że córka spowodowała wypadek i jest na długu. I mąż tej żony, podobnie z Niemiec, zgadza się na to, żeby jakieś koszta tam 50 tysięcy, mówi, bo to są ceny. Ja ten czas przysłuchiwałem się, żona już w panikę tak wchodzi, to i ten. I w końcu mówię, żona, daj mi ten telefon tu. I pytam się, kto, z kim mam przyjemność mówić tu. Powiedział, że starszy sierżant Wrona z policji. No i w ten czas powiedziałem, zaraz się zgłosimy tam, a on chciał jeszcze mówić tam, żeby nie przyjeżdżać i to. A ja odłożyłem słuchawkę i tyle. Na tym był koniec. I na tym się skończyło, ja już nie słuchałam pana Wrony, jak to mąż mówił. Jechaliśmy na policję, byliśmy tam w 10 minut. Policjant jeden bierze męża do góry, a drugi jeszcze w okienku mówi, w tym dniu nie było żadnego wypadku, my nic nie wiemy o wypadku. Ale my tak czuliśmy, że to głos był taki jakiś beczący, w telefonie był inny, bo znam swoją córkę. I to czuliśmy, że jest jakieś oszustwo, dlatego jechaliśmy 5-10 minut na policję. Policja stale informuje o zagrożeniu, na jakie oszuści narażają osoby starsze. Z policyjnych informacji wynika, że coraz więcej osób jest świadomych zagrożenia. Dzięki temu coraz częściej przestępcom nie udaje się oszukać kolejnych osób, do których telefonują i usiłują wyłudzić pieniądze. Powinno nam dać do myślenia, że dzwoni przez telefon, jeżeli podaje się za osobę najbliższą, podaje się za policjanta, to tutaj to już powinien być sygnał, że tutaj może to być oszust po prostu, bo my jako organy tutaj państwowe nigdy nie chcemy tutaj
pieniędzy od osób, gdy jakiś jest problem do załatwienia. Ale też pamiętajmy, że osoby najbliższe też przyjdą do domu i jeżeli będą potrzebować pieniążków, to faktycznie zjawią się u nas pod domem, a nie będą dzwonić i wymyślać jakieś tutaj niestworzone informacje. Dlatego zwracajmy uwagę, jeżeli faktycznie tutaj dzwoni do nas telefon i ktoś potrzebuje pieniędzy, to nie zawsze to może być faktycznie członek rodziny bądź też policjant, a może to być w tym momencie oszust. Najczęściej takie osoby starają się utrzymać najdłużej kontakt z osobą, z rozmówcą telefonicznym. Gdy mamy takie tutaj przemyślenia, że może to być oszust, zadzwońmy tutaj na numer 112 czy 997 i zgłośmy problem, że wydaje nam się, że jest to oszust, wtedy my podejmiemy stosowne czynności. Statystycznie w trakcie jednego przestępstwa ofiary oszustw na wnuczka lub na policjanta tracą ponad 11 tysięcy złotych. Najwyższa strata poniesiona do tej pory sięgnęła kwoty 370 tysięcy złotych.